I z samego rana Call of Duty. Wyzwoliłem Paryż, chyba. Miasto francuskie w każdym razie. Była misja wywiadowcza. Kolejna misja przede mną, przypadkowe ofiary. Podobno jest w ogóle 10 misji. Tak mi się tak otrzyma informację. Witam Cię w tym nowym, pięknym, deszczowym dniu. Nie ma znaczenia, jaka jest pogoda. Ważne, jak się człowiek czuje, jak podchodzi do dnia. Zacząłem dzisiaj od strzelania. Powiem Tobie, że granie, ale gdzie są misje i gdzie człowiek może się różne rzeczy nauczyć właśnie odnośnie wojny, akurat w tym przypadku wojny, to jest naprawdę genialne. Pod tym kątem pochwalam gry. Nie pochwalam tego, że na przykład jest strzelanka i nie ma sensu, tak? Tylko chodzisz i strzelasz. Ale tutaj, kiedy jest misja, kiedy trzeba coś wykonać, to naprawdę człowiek się dużo uczy. Ja też się uczyłem. Odzyskałem Paryż. W bagażniku miałem wczorajsze zakupy, ale 3 stopnie jest, więc nic na pewno się nie stało. Wszystko powinno być okej. Łososia już schowałem do lodówki. Kupiłem do testów na Mazur. Odkrywa takie jogurty, później takie. No i odwaliłem numer, bo też kupiłem takie zapiekanki, ale one są głęboko mrożone i po prostu lipa i się wszystko miękkie zrozmroziło. Dla siebie jeszcze kupiłem jakiś tam nabiał. Słuchaj, są różne metody parkowania. Tutaj na przykład mam obok aptekę i nie ma gdzie zaparkować. Ale niektórzy parkują inaczej, w aptece. No i na przykład można zaparkować w aptece zamiast pod apteką. Nie widzę tutaj pogotowia, więc mam nadzieję, że nic wielkiego się nie stało. Natomiast jest to najbardziej ruchliwa ulica i tutaj ludzie cały czas chodzą. Są wyrwane, nie wiem, czy ktoś przechodził, czy też nie, ale naprawdę bardzo niebezpiecznie, dlatego że najwięcej właśnie tą stroną i tamtędy przechodzi ludzi. Zresztą zobacz, widzisz jak jest. A żeby w kogoś wjechać, to naprawdę nie jest problemem. No i dostałem przesyłkę i jestem ciekaw, co to jest za przesyłka. Zobaczymy. O, pismo. Wezwanie do usunięcia filmu. Wzywam pana Marcina Mazura, prowadzącego blog Marcin Mazur, do usunięcia fragmentu nagrania wymienionego wyżej, ujawniającego w sposób jednoznaczny miejsce oraz osobę. Zrobił pan bez sensu, bo pan mnie nagrał. Ja pana nie nagrywałem, nagrywałem sałatki. Nieudolna próba zasłonięcia osoby określa fakt nienależytego dopełnienia obowiązku spoczywającego na nagrywającym. O. W innym przypadku skontaktuje się z panem mój profesjonalny pełnomocnik. Za próbę zdyskredytowania kogokolwiek za pomocą tych środków osoba pomawiająca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności. No i tak dalej, i tak dalej. Zezwolenie nie wymaga na coś tam. Nie ma klucz od domu. Nie masz klucz od domu? Nie, kto mam, a to czyli jest. Całe szczęście, czyli całe no szczęście. No. Dostałeś sprawę do sądu. No. Co to? No przeczytaj sobie. Dostałem pismo. Nie, że pokazałem jego sałatki. Nagrywa pan moje sałatki. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Nie przyjechali? Dobra, Marcel przyjechał. Idziemy. Zaskoczę go, raz od ciebie. A co oni? Dlaczego nie wychodzą? Bo oni tam mają swoje rzeczy, które robili. Chcesz powiedzieć, że Marcel pojechał bez ludzików, a wrócił z iloma? Czterema. Z czterema? A co chcesz u niego? Jedzenie, bo on ma co. Daj mu jedzenie. Zobacz, jak on biednie wygląda. Daj mu jedzenie. No zobacz. Zapakowany to w środku. Dzisiaj będę miał całą czwórkę teraz na utrzymaniu. Będzie ciekawie w domu. Ty zrobiłeś takiego pieska? No, a co? Jak to? Jeszcze doniczka. I doniczka? To wy gdzie byliście? Gdzie byłeś? Widzisz. Ej, ładnie to wyszło. To jest jakaś ceramika? Co to jest? No, to jest ceramika. I zobaczymy, czy teraz ciebie dzisiaj zaskoczę z matematyki. Nie wiem, czy jesteś dobry z matematyki, czy lubisz rozwiązywać zadania, ale mam rozwiązanie. Może je znasz, ale Miłosz nie znał. Zobacz, mam tutaj dwa przykładowe działania. Proste czy nieproste, nieważne. Chodzi o co innego. Mam też aplikację, która skanuje nawet pismo ręczne. I wszystko jest, zobacz, dokładnie pokazane, jak obliczać.
Ale tu nie chodzi o to, że jest tylko wynik podany, tylko wszystko jest po kolei, krok po kroku jest podane, co trzeba robić. Skróć dzieląc liczby przez 4. To jest cudowne, że po prostu jest wszystko pokazane. Po kolei robisz zadanie i wszystko ci tłumaczy, oblicz sumę i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę rewelacja. A teraz jak ten program się nazywa? Ja akurat testowałem Photomat, ten program, ale jest jeszcze drugi, mianowicie MatPix. Tego jeszcze nie testowałem. Zasada działania jest pewnie taka sama czy podobna. Cześć! Cześć! Co tu robisz? Tak, idziemy, no, bo. Idziemy, wchodzimy. Oświeć trochę to studio. Witam youtuberkę, moje uszanowanie. Widziałem, gratuluję, życzę powodzenia. Ale Tomek, zaraz, muszę zapalić światło, żeby tutaj nie widać, kto jest. Tomek, są zapytania. Czy ty też będziesz miał kanał swój? Nie, ja nie będę miał. Nie będziesz miał? Ja nie mam pomysłów. Nie masz pomysłów? Masz pomysły i to bardzo dobre. Tam kawały. Ty jesteś spięty. Spięty jestem, jak... Akurat, zaraz, jeszcze raz, to i Tomka wina. Cześć, Tomek. Tomek się zdziwił, bo jest bohaterem i akurat pokazuję mu film. Nie wiedziałem, że właśnie tutaj jest tak, że bohaterem będzie... Wcisnąłem go, żeby nie było lipy. Sorry, właśnie ty chyba będziesz bohaterem tutaj. Da się, tak? To myślę, da się. A tutaj tak nie widać, no. No bo teraz już wciągnąłeś. Dobra, idę teraz na siłownię, tutaj mam rzeczy. Ale wezmę sam ręcznik, może się przyda. Teraz idę się spotkać z trzema super dziewczynami. Świetnie, przynajmniej na zdjęciach super wyglądają. No i dziewczyny wyszły, nie ma dziewczyn. Myślałem, że będą, jeśli ich nie będzie, nie spotkam się z nimi, to pójdę na mecz Piotrkowianina. Dzisiaj jest 18:30. I miałem się spotkać z tymi trzema dziewczynami, które łącznie mają ponad 200 tysięcy obserwujących na Instagramie. I chciałem je pokazać. I co się okazało? Dziewczyny powiedziały, że zapomniały. I wyszły wcześniej. Trudno. Chciałem je pokazać. Wziąłem ręcznik, bo myślałem, że może na siłowni się spocę. Tu lipa. I kto dzwoni? Zobacz. Chciałam iść. Haha, widzisz, jak cię wyczułem? Chciałam iść. Na parking. Rozliczymy się zaraz. Szybciutko. Idę do domu. Nie, na parking. Dobra. Jedę na piłkę ręczną. Jedziesz ze mną? Czy jedziesz lekcję odrabiać? Jak było na dyskotece? Ja, koko, jumbo, ja. Jedę z tobą. Dzisiaj jest fajny mecz, piłka ręczna i zobacz, mamy satelitę Ekstra Klasa Live Park. Kanal Plus nadaje. I generator, zobacz, żeby prąd był ewentualnie, gdyby zgasło. A tą halę mają za 2 lata remontować. Ty jesteś Milo? O, a tam ekipa siedzi. Nie wiem, gdzie jest studio. A, tutaj chyba jest transmisyjne. Czyli tutaj być może, tak, tutaj są w środku goście i oni właśnie stąd nadają, przełączają na przykład kamerami. Widzisz? To idzie stąd, pewnie przewodami, o zobacz, tutaj tymi przewodami to wszystko idzie i sygnał do kamer, z kamer. Ale dziura! Zauważyłeś, Milo, że jest inny kolor parkietu? A wiesz dlaczego? Bo zobacz, oni robią specjalnie. Jak jest telewizja, to jest niebieski. Zdziwiony. Teraz zobacz, ile było kamer. Kamera numer 1, kamera numer 2, na górze 3. Tutaj też ręczną chodził, a może to był ten. Tam na końcu 4. A i tutaj też jest, o widzisz, i też jest 5. Chłopaki się śmieją, bił. Tam jest wywiad i piłka im wpadła. Oho. Zobacz, z parkietu są zrywane reklamy teraz. Zaraz to też będzie zrywane, ale zobacz, to musi być tak, w ogóle nie czuć różnicy. Chociaż troszeczkę to jest bardziej ślisko, więc zawsze zawodnik gdzieś tam może się pośliznąć, ale aż tak bardzo nie czuć tego. O, widzisz, tak to w środku wygląda, ale to nie. Tu nie ma monitorów. Słuchaj, tu jest produkcja. To tutaj chyba wszystko jest montowane, tak mi się wydaje. Widzisz? Chyba stąd. No? O, satelita. Oddycha. No to co?
No zobacz, to się składa chyba, tak? Dobra, okazuje się, że tu jest wóz transmisyjny. Nie mogę pokazywać tutaj wszystkiego. Nie może pan pokazać w ogóle... Mów kiedy? Pokazać obrazków. No właśnie, a ten się włączył, tak? Czy w ogóle? W ogóle nie może pan pokazać. A tak? Nie mogę pokazać wszystkiego, z wiadomych przyczyn. Tu jest dużo monitorów, jest pokazana jak kamera i między innymi tu jest mikser. Mikser polega na tym, że przełączamy się pomiędzy kamerami, więc tutaj jest jakby najważniejsze. Pewnie tutaj są przejścia, te dźwignie. I tak to mniej więcej wygląda, czyli podgląd jest na różne kamery i tutaj się tym steruje. Promocja będzie obowiązywała przez 3 dni, piątek, sobotę i niedzielę. Staram się, zobaczymy co będzie. Na razie może nie wychodzi, wszystkim może się nie podoba. Zobaczymy jak to z czasem mi przyjdzie. Pierwsza piątka, dzięki. Aha, 70% mówiłem?